żyje. Powrócił. Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Livera modyfikacji do gry Gothic 2. Tak się prezentuje moja postać na chwilę obecną, tak też wyglądają zadania, a tak ostatnio zdobyte przedmioty. Moi drodzy, wypijemy te bitewne pomyje orków. Czemu to zrobimy? No zdrowie minus 10, ok, ale dzięki temu mam już tyle siły, żeby móc nałożyć tarczę, proszę bardzo. Dodatkowo mieliśmy gdzieś znalezioną jedną gobliną jagodę, więc może bym ją zjadł. Proszę bardzo, zręczność plus 1 to spoko sprawa, 86. Im więcej, tym weselej. No i teraz posąg Inosa, no i oczywiście modlimy się do Inosa, żeby tutaj nam dał punkty trafień plus 3 i super sprawa. Czuję się mocniejszy, tak jak powiedziałem, będę chciał na pewno się nauczyć broni jednoręcznej, natomiast póki co nie mam u kogo, więc jeszcze tutaj to sobie zostawimy. Natomiast jest kilka tutaj miejscówek, które jeszcze możemy odwiedzić i pokonać. No bardzo chciałbym na pewno skoczyć do... oczywiście szkieletów, które są niedaleko. Natomiast tutaj widzę jeszcze, że przy nowym obozie też zostały jakieś takie miejscówki z goblinami chociażby, które dobrze by było pokonać. Chodź stary. Ło, ho, 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 stary, nie miałeś szans. No chodźcie. Tak jest, łatwo poszło, proszę bardzo, miejscówka odkryta, zdobyta, dziękuję, przybyłem, zobaczyłem, zdobyłem. Tak mawiał pewien bardzo znany człowiek w historii, no i proszę bardzo, złoto, eliksir leczniczy, skała. Miejscówka zaliczona, rzeczy zdobyte, lecimy dalej. Lodowy tutaj naszym, cóż, lodowe, pustkowe tutaj po nowym obozie. O, punkty trafień plus 1, super sprawa. Jeszcze na chwilę poczekam, no bo tam jest jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać. Tam dwa golemy strzegły takich kilku przedmiotów, więc oczywiście to zrobimy. Natomiast przede wszystkim, może wracając tam zajrzę, ale przede wszystkim chciałbym te szkielety ogarnąć, więc to będziemy chcieli zrobić. No i też tutaj chyba też są jeszcze gobliny do pokonania, więc oczywiście skoro tak nam dobrze idzie, to kurczę, to chyba trzeba by było... A nie, to bandyci, przepraszam bardzo. Z tymi bandytami może później, bo w sumie jakbym miał pancerz bandyty, mogę tutaj wrócić, więc czemu by tego nie zrobić. Co mamy tutaj? Roślinę leczniczą, to zgarniamy. Kuferek, skórzany mieszek, zwój. Pamiętam tutaj, co się stanie, jak kufer otworzę. No niesamowite, ork. Co tu się zadziało? Proszę bardzo. Cześć stary, pokaż mi tutaj, na co cię stać. Tak jest. Tak jest. Proszę bardzo. Ty! Cwaniaku, ty! Jeszcze tam gobliny przyzwał. Kurczę, zresztą... takie rzeczy tutaj. Jeszcze oberwałem. No, gdzieś go walną w końcu piorun. Tak jest. Póki tamte się przyblokowały, proszę bardzo. Ty, jaki pyk, jaki... Jeszcze mnie trafił. O matko i córko i matko. Ty, gdzie ty jesteś? Naprawdę? Potrafiali, potrafiali. Ale dobra, i tak w sumie zaraz będę musiał coś zjeść, bo już tutaj ewidentnie po prostu głód mi zaczął doskwierać. Czy tutaj wszystko wyczyściłem? No powiedzmy, tutaj jest jeszcze jakaś broń chyba. No i tak mi pokazuje na mapie. Nie, wyżej, a tu wyżej, okej, okay, dobra, czyli to na ścieżce. I tutaj jeszcze są bronie. Okej, okay, tutaj wiem, czy jest bronie. A, to niech one sobie jeszcze leżą. Tutaj były oczywiście te potwory, jaszczuroludzie, których pokonałem, więc wiecie. To sobie leży, bo w sumie byłoby mi za ciężko, żeby to zgarnąć. Proszę bardzo, tutaj jest jakaś miksturka. Coś ciekawego? Esencja many, nic ciekawego. Tutaj, proszę bardzo. Łuk myśliwski, strzały. Więc to już sobie wyczyściłem. O, super sprawa. Coś jeszcze? Tutaj coś? Aha, tutaj jeszcze chyba mieszek. No, ruda oczywiście. Proszę bardzo, skórzany mieszek, ale rudy na razie nie będę kopał. Tak jest, tu pełna złota.
i tu pełny monet 50. No i już sobie w połowę kwoty, którą zainwestowaliśmy w zdrowie, odzyskałem, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No i teraz, no cóż, szkielety. Ech, no, never ending story. Dopiero co walczyliśmy z nimi w Jarkendarze, potem w Korinis, a teraz w Górniczej Dolinie i tam też je widzę. Dobrze by było w takim razie na pewno zjeść coś, żeby odnowić sobie życie. O właśnie, nie być głodnym. No i teraz idziemy. Też, pojedynczy szkielet to nie problem. Dwa, to już wyzwanie. Cześć, ziomeczki. Tu ty jesteście? Jeden jakby przyszedł, nie obraziłbym się za jednego. No dwa to już jest jednak trochę więcej niż przewidywałem. No ale może cóż, damy radę. Beliarze, pomógłbyś. No, pomoc powiedziałbym, że taka średnia. No, ale dobra, trochę tutaj udało się pokonać. Kurde, ależ biją. No, 2 na 1 to jest zdecydowanie dobrze, że mam te amulety. To trochę faktycznie strzegą. Ale i tak bym powiedział, że nie aż tak bardzo, jakbym tego pożądał. Dobra, co tutaj jest? Tu są jakieś... A! Dzik! Dzik ocalał, proszę bardzo. No i ex spadł, dziękuję. Tu jest sporo różnych. Tam widzę, okej. Woda, gnijące zwłoki. No nie dziwię się, że tutaj są gnijące zwłoki. Dobra, będziemy czyścić teren. No, tutaj to... Tą miejscówkę trzeba przeczyścić koniecznie. Podejdziesz do mnie aż tutaj? Ty na 2 bijesz. No. Kurde. Bił mocno, naprawdę bił mocno. No i cóż, zupa rybna, tutaj wszystko to nam pomoże, powinno, okej, dziękuję, 144. No nie zmienia to faktu, że ciężko, ale damy radę. Tylko tak, zbadać teren, bo tam widzę dwa są, więc trzeba uważać. Tutaj na pewno tam coś jest jeszcze w tej jaskini. Chyba w podstawowej grze był szkielet cieniostwora. Więc na to będziemy uważać. Tutaj jeszcze coś widzę, że jest. Jest jeden kolega. Chodź, ziomek. Sami wojownicy. Ech. Dobra. Moja. Chodź tu. No, come on. Dawaj. Beliar, teraz mi pomagasz, fajnie. Czemu wcześniej taki skory do pomocy nie byłeś? Dobra, tutaj wszystko zgarniamy. Zgarniamy ciemne grzyby, proszę bardzo. To nam się też przyda. Tutaj coś widzę. Oj, to się pozmieniała ta krypta. Ale najpierw tych dwóch. Trzeba ich gdzieś przyblokować. Ja cały czas, moi drodzy, grę zapisuję. Pisaliście mi, że Diego może by mi pomógł. Może i to jest jakiś sposób. Chodźcie tutaj. Ale proszę bardzo, przyblokowanie też pomaga. Tak jest. Tak jest, dobra, jeden załatwiony.
Tak jest. I poszło, proszę bardzo. Po co komu Diego? Jak można tak się bawić, mój ty kolego? Dobra, z dwóch załatwionych zostały mi na pewno w krypcie. Zostały szkielety. Proszę bardzo, to jest łodyga i runa. Okej, co to za runa? Lodowa strzała, krąg drugi. Nie jestem w stanie tego używać. Niestety. Dobra, sprawdźmy mapę, jak to tutaj wygląda. Okej, za mną coś jest. I na skraju jeziorka też coś jest. No i przede mną sporo znajdzie, więc też trzeba będzie to zrobić na 100%. Zanim wejdziemy do samej krypty, zajmiemy się tym, co jest poza kryptą, czyli tam, gdzie mówiłem, że był kiedyś szkielet cieniostwora. Ciekawe, czy dalej jest i ciekawe, czy jest sam. Czy też jakieś utrudnienia, może dwa szkielety cieniostwora są. Tak mi się wydaje. No zobaczymy. Gdzie tutaj jesteście, panie i panowie? Tutaj była ta miejscówka. Tu? Nie, tu. O kurde, dobra. Jest trzy. Coś więcej. Nie pozostaje nic innego, jak spróbować ich tutaj wywabić. Okej, dobra. Widzę, że jest szkielet cieniostwora. Ostał się. Ale jest i szkielet zwykły. Dobra, tu was może złapię. Dobra, jeden złapany. Teraz drugi i zobaczymy, jak będzie ze szkieletem cieniostwora. Dobrze, kurczę, jakbyś nie ogarnia po prostu, przeszkód. No ale w sumie nie żyje, nie wymagajmy od niego za wiele. Dobra, no i szkielet cieniostwora. Robi się wesoło. Chodź, kolego. No okej, było blisko, spróbujmy raz jeszcze. Dobra, moi drodzy, jesteśmy po tym cięciu, spróbujmy użyć czegoś. Esencji może jedzenia. Tak jest, 302 powinno nam trochę pomóc. Szybko biega, więc nie wiem, czy go tutaj o coś mogę zablokować. O drzewo, może tutaj. Tak jest. Może mi Beliard tam pomoże. Tak jest. Jeszcze parę tutaj ciosów. Pan, o, 40 to nie jest źle. I udało się. Na dwa. O, dobra, ej. Niewiele brakowało. Niewiele brakowało. Ależ pięknie poszło. Dobra, ciemne grzyby. Co my tu jeszcze mamy? Gnijące zwłoki. To zaraz exp. No ale tak, dobra, ja zapiszę grę, bo tutaj coś może wyskoczyć, jak ja to obrabuję. Ale lepiej, żeby nic nie wyskoczyło. Kufer. Miecz i wytrych. Dobry miecz. Zwykły, no. Zwój. Bełt. Co to za zwój był? Pewnie jakiś, który już miałem. Złoto i otwieramy sarkofag. Okej, pojawili się. Ale ja znam pewne triki na takie sposoby. Do zamku. Tadam, jestem. Zostawię sobie fanty. Zobaczmy to Elbastardo i tam wrócimy. Widzi i słyszy się. Dobra broń. Dobra broń. Bardzo dobra. Gdyby nie to, że szponu Beliara używam, to bym się skusił. Zostawmy fanty. No i widzimy się, moi drodzy, pod kapliczką Beliara, bo tam tam też po prostu nauczę mój szpon nowych sztuczek. Moi drodzy, proszę bardzo, punkty trafień też plus jeden dostałem. A właśnie już zmierzam tutaj całkiem blisko, jestem tej kaplicy Inosa, więc już wam zostawię to całkiem
prostu będę kontynuował to nagranie, bo w sumie skoro jestem tak blisko, no to czemu by nie? 5 punktów mam życia, więc trochę mało, no ale zaraz pewnie głód mnie złapie, więc coś zjemy i będziemy mieli więcej. No i jeszcze chcę dokończyć oczywiście wykonywanie tych nieumarłych. Ulepszenie szponu. Władza nad śmiercią i zniszczenie. I koniec. Ej, 2 punkty mi został, aż ty, ale jak tam nasz szpon? 95 zadaje, 25% szansy na dodatkowe obrażenia, to jest całkiem sporo. Więc co robię? Biegnę dalej, widzimy się koło tych nieumarłych. Moi drodzy, jeszcze zanim do tych nieumarłych, to postanowiłem, że dotrę tutaj na drugi brzeg jeziora, no bo tutaj dobrze pamiętałem, dokładnie dobrze. Proszę bardzo, jest goblinia jagoda, którą od razu mogę sobie skonsumować. Zręczność plus 1, więc będę miał jeszcze więcej, 87, no to z bonusami tam już się robi całkiem przyjemnie. Bo jak tam te moje bonusy do zręczności? Pas plus 5 i 2 pierścienie, czyli plus 15 mogę spokojnie dodać, czyli mam ponad, ładny wynik, 15 i 87 to 102 chyba zręczności, no to już jest całkiem ok. Co by mi tutaj jeszcze dodawało coś zręczności? Nie, tylko, i amulet. 112 mam, kurczę, do Diego potrzeba 120, dlatego go sobie trochę tak zostawiam na sam koniec, żeby wiecie, chciałbym okraść Diego w Górniczej Dolinie, bo potem go można chyba jeszcze okraść na Irdorath i w Kolinis, nie? Coś, czego nie zrobiłem z Dexterem, na przykład Dextera i chyba Dextera w ogóle nie okradłem, ale Skipa też nie okradłem, a Skipa jeszcze można było okraść w Kolinis, więc trochę szkoda. Zjedzmy sobie 2 kawałki mięsa. 30% energii, 20% energii, może jeszcze jedno mięso i pokonajmy potworki. Będzie ciężko, no ale kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Mam szpon, mam tarczę, nie jest źle. Dobra, i teraz tak, żeby był jeden, one się może gdzieś tam zablokują o coś, jeden przybiegnie, reszta gdzieś tam zostanie. O, już się widać, że przyblokowali. Dobra, biegnie jeden. Elegancko. Tak jest, biegnie jeden, super sprawa. Właśnie tak to się robi. I lecimy po resztę. Można się bawić? Oczywiście, że można, tylko trzeba umieć. Ja potrafię w dobrą zabawę, a chyba szkielety już nie. Zresztą trochę mają taki drętwy humor, żebym powiedział. Czarny nawet. O, łóżko to gorzej. Okej, dobra, 2 biegnie. No i jeden, byle tego pana cienia zostawić na sam koniec. On może być problematyczny. Och, 2 biegnie, kurde, panowie, ej. Panowie i panie, to będzie całkiem udane grzybobranie, jak się gdzieś zablokujecie, nie? Okej, wracają. Czy się oddzielili bardzo od siebie, czy nie? Może nie do końca. Pan cienia. Okej, biegnie. Ale zasuwają i to we dwóch, nie wiem jak tam z płcią, nie? Szkielety, to nikogo nie tutaj nie stygmatyzuje. Wow, ale się przedostał. Chodź tu. Dawaj, Beliar czeka. Wrócisz do swojego pana. Ole, odrzut, łopie. O to chodziło. O to nic nie robiłem, tylko cały czas z tobą walczyłem. No i wydaje mi się, że ten pojedynczy już nie będzie jakimś większym problemem. Tak się właśnie załatwia po prostu sposobem. Najpierw teleportacja do zamku, a potem przyjście na gotowe. Sztuka wojny. Sun Tzu, nie? Właśnie. O to chodzi po prostu. Zwabić przeciwnika na teren, który tobie odpowiada, nie jemu. Tak to się właśnie robi.
Tak jest, można? Proszę bardzo, i gościu załatwiony. Nawet nie wiedział po prostu kiedy. Pyk, pyk, poszło. Dobra, teraz czas na pewno coś zjeść znowu. No i pokonać ostatnich tutaj rzezimieszków. 180, nie najgorzej. Proszę bardzo, tutaj coś, ktoś został? Nie, nikt. Po prostu pokonuj przeciwnika na twoich warunkach, a nie na jego. Właśnie ta zasada jest tutaj, się świetnie sprawdza. Coś jeszcze tutaj mamy? Coś mamy, ale to jest chyba już właśnie w krypcie. Pokazuje mi, że są jakby pode mną rzeczy. Dokładnie, jakim cudem mogło być pode mną, skoro już pode mną nic nie ma? Może gdzieś indziej jest wejście, jakieś ukryte. No ale tego tak nie znajdę, więc w sumie tutaj pozostałe szkielety trzeba będzie pozbyć się. No i najwyraźniej może gdzieś jeszcze jest zejście, no ktoś przebudował tą górniczą dolinę. No i w sumie nie znam wszystkich miejscówek, które są teraz dodane, więc trzeba trochę odkrywać terenów. O, tutaj jeszcze coś jest. Stara kamienna tablica, o proszę bardzo. I tutaj, okej, okay, tutaj gdzieś smok ma swoje leże, no to dobra. To czaje. Ale teraz tutaj trzeba będzie zająć się tymi tematami. Wywabić, tak mi się wydaje. Przede wszystkim wywabić. I pokonać. Czy może być coś prostszego? Może być oczywiście, na przykład ścierwojat, no ale... Jak się nie ma, co się lubi. Ważne, żeby maga stąd nie wywabić. Dobra, leci ich więcej. Trzech leci. I byle nie cały czas. Chłopaki, nie cały czas. Jeden? O, jeden to już będzie easy. Też za drzewo. Moi drodzy, strategia. Strategia. On się nie zablokował na drzewie. On po prostu nie do końca wiedział, w którą stronę ma pójść. Ale to już nie mój problem. To jego problem. Jego problematyka, a moje zwycięstwo. Tak to się robi. Jeszcze dwóch, tak? No i mak. Mak najgorszy, no bo skubany przyzywa szkielety i wali czarami. Oj! Kurczę, się obróciłem, nawet nie słyszałem, że miecze wyciągnęliście. To nie fajnie. Powinniście ostrzegać w ogóle. Ostrzegać powinniście, że tak będziecie atakować. Moment, moment, moment. Jeden zostaje. Kolego, o właśnie. Jeden zostaje. O, jeszcze punkty trafień plus jeden. Dziękuję bardzo. Fajnie, bo w sumie trochę tutaj pojedynków toczę, więc miło, że gra docenia. Dobra, jeden biegnie. I o to mi chodziło. Tak samo, za drzewo. Pięknie, nie ogarniasz, nie? Takiej strategii. 300 expa. Kto by... Po co w ogóle tracić HP, skoro można elegancko tutaj przetestować, jak działają naturalne zapory terenu i ich używać. Tak właśnie wymiatacze grają. No, proszę bardzo, jeszcze jeden i mak. Oh, easy. Easy. No, w sumie co tam jeszcze wam zaproponować, skoro już tutaj tak mi dobrze będzie szło. To pozostaje chyba, nie wiem, tutaj za drzewo, nie? Za pierwsze drzewo nawet bym się schował. Żeby daleko nie odchodzić, nie? Stary, ja nie wiem, co ty próbowałeś zrobić, ale w ten sposób zwycięzcy nie walczą. Zwycięzcy tak nie walczą. Dobra, może bym tak sobie jeszcze coś zjadł. Gulasz brzmi dobrze, przy okazji tutaj sobie trochę wodę zregeneruję. No i będzie łatwiej maga pokonać. Tak jest, a my wrócimy potem do nowego obozu, wydaje mi się, że to nie głupi pomysł będzie. No i po magu. Kurczę, nawet nie było trudno. Co my tutaj mamy, co za amulet dostałem?
Magiczny amulet Angara. Okej, okay, bo to questik może będzie z Angarem. Dobra, no to może ten amulet schowamy do kufra w sumie. Już to wiem. Żeby nie było, bo jak faktycznie przyjdziemy tutaj w kolejnym rozdziale z Angarem, no to po co to ten... Po co to robić? Dobra, zgarniamy wszystko. Amulet schowamy. Tutaj jeszcze jakieś fanty. Mezurka, kufer. Ten jest darmowy. Laska. Ej, to w sumie jak ten jest otwarty, to ten amulet Angara włóżmy tu. To się nie powinno stąd ewakuować, a my tutaj sobie otworzymy kufer. Tak jest. Lewo, prawo. Te kufry to są proste. I złoto, dziękuję bardzo. To wszystko zgarnięte, jeszcze mamy trochę czasu, a tutaj już wszystko pokonane, nie? Tutaj już nic nie ma, dokładnie, tak mi się wydaje. Wszystko zgarnięte, z wyjątkiem kufra i tutaj jeszcze widzę, że jest jakiś przedmiot do zdobycia. Bo jest szare, wyszarzone, gdzie on tu jest dokładnie? Prosto przede mną. Tak jakby bym czegoś nie wziął? Coś pominął? Wydawać mi się mogło, że wszystko zgarnąłem. No ale może faktycznie gdzieś o coś? A, coś zapomniałem, faktycznie. O, coś leży, ale to tak w teksturze leży. To trzeba będzie podskakać trochę, żeby to wyciągnąć. Chodźmy do nowego obozu, po krótkim cięciu się tam spotkamy. Tam jest parę rzeczy do wyciągnięcia. No i moi drodzy, proszę bardzo, jestem. Tutaj smoka nie wyciągałem, ale wszystkie zwierzęta udało mi się wyciągnąć, więc spoko. No i tutaj były dwa golemy, więc też mamy tutaj fanty po nich, proszę bardzo. Mamy skórzany mieszek, no i topór wojenny. Zgarniam, ten topór wojenny jest niezły, ale jest dwuręczna. No i skórzany mieszek klasyczny, więc proszę bardzo, 100 sztuk złota zgarniam. Mogę się teleportować i to, co bym chciał zrobić, to są orkowie do pokonania, więc chętnie bym je pokonał. Ci orkowie, pamiętacie, za mostem, tam gdzie gobliny urzędowały, i to jest mój plan na chwilę obecną, co mogę zrobić. Te wszystkie rzeczy zostawiamy, no i ja się z wami, moi drodzy, widzę właśnie w tamtym miejscu, zaraz przed tym mostem. No i moi drodzy, mamy następny dzień, jak widzicie, muszę coś zjeść, już łóżko wołało na czerwono, więc już koniecznie musiałem po prostu tam się przespać. A teraz to, co muszę zrobić, to uważać na maga, jakoś. Będzie tu do orków podejść. Nie wiem, czy oni ogarniają, chyba. No może być ciężko. Idzie. Ten to w ogóle. Elegancko, ej, kurde, ale poszło. Spoko, całkiem prosto. To jeszcze tej maga bym chciał w ten sposób zwabić. Dobra, może przyjść kolejny cwaniaczek. Tak jest, spoko. Ty się możesz bronić. W końcu pan Beliar cię trafi. Dziękuję, kolego. I ostatni. Kurczę, moi drodzy, jak tak zrobimy, jest jeszcze jeden teren. Ork szaman. No się stary, nie spodziewałeś. Twój pech, moje szczęście. Tu coś jest? Jakby nie widzę. Póki co. Zawalone. Okej, okay, kufer do zgarnięcia. Smoła, czarna perła, sztylet i złoto. Cudownie.
Czy coś jeszcze tutaj zostało? Gdzie ja jestem? Where I am? Where I am? Tutaj jestem. Chyba nic nie zostało, chociaż... Dobra, widzę siebie. Nic. Wszystko wyczyszczone. Elegancko. Kurde, a tak się obawiałem tego terenu tutaj. No i jeszcze są 4 minutki i kończymy ten odcinek. Całkiem nieźle. Wydaje mi się, że można by spróbować jeszcze tej pali... O, i punkty trafić plus jeden. Jeszcze tu palisadę orków ogarnąć. Tutaj wszystko zgarniamy też. Proszę bardzo, srebrny pierścień, skóra warga. Wyczyszczymy te tereny. Palisada orków i zobaczymy, co tam się uda dorwać, bo w sumie dobrze by było już powoli czyścić te tereny za palisadą. Więc oczywiście tutaj sobie jeszcze Crush Brodar zgarniamy, w ogóle czyścimy te tereny. Czy tutaj jeszcze coś jest? Nie, tu chyba wszystko. Tam jest coś takiego, ale to jest chyba za palisadą. A jeśli nie, to wrócę w następnym materiale oczywiście tutaj. Chociaż w następnym materiale chciałbym spróbować wyczyścić... no cóż, ten teren na północy, tak? Na północy, tam są jakieś ciekawe rzeczy. No i też w lesie widzę, że jakieś znajdźki jeszcze mi zostały do wyczyszczenia, więc oczywiście też postaram się to zrobić. Gdzie tutaj te miecze były? Okej. Przeliczyłem się. Trzeba było podejść z pojedynczym orkiem walczyć. Otworzyła się brama. Więc brama jest otwarta. Dobra, tu są orkowie za palisadą. Ciekawe, ilu zostało tutaj, których mogę wywabić. Dobra. Pułkownik. Zaraz może być po nim. Jak dobrze pójdzie. I jeszcze jakiś tutaj... Dobra, przyblokował się pułkownik. Teraz weterana. I potem jeszcze pułkownika. Kurde, nie najgorzej. Na koniec odcinka wbijamy się w tereny orków. Grubo. Tak jest. A wiem, co jeszcze chciałbym zrobić. Skoro jest następny dzień, do kapliczki nosa. Tak jest. Pułkownik już nie żyje i weteran. Kurczę, grę zapisałem, bo zaraz będzie źle. Dobra, wojownik, teraz weteran. Czy wy tutaj byście mogli już nie przychodzić? Tak jest. Bach, bach. Ile was tutaj jest? Czy pewnie tysiące? Ale z łaski swojej dajcie żyć. Tak jest. Tak jest. Szybkie zbieranie fantów. Dobra, po to wrócę. I uciekamy. Uciekamy, moi drodzy. Uciekamy, wiecie, a może tędy uciekamy. Uciekamy do kapliczki Inosa i tam się też w sumie spotkamy, chyba że po drodze może zgarnę. Tak jest. Tędy. I chyba że po drodze dostanę punkty trafień, to wtedy zobaczymy się wcześniej, ale przy kapliczce Inosa dostajemy punkty trafień i kończymy odcinek. No i moi drodzy, proszę bardzo, jesteśmy już przy kapliczce Inosa, robimy pewną klamrę, no bo w sumie zaczęliśmy odcinek od modlitwy przy posągu Inosa, no i kończymy teraz też to, tym samym módlmy się, proszę bardzo, 300 sztuk złota, 3 punkty trafień, zawsze więcej, to lepiej, no i przy okazji nas całkiem uzdrowił. Zważywszy, że już niewiele brakuje mi do kolejnego poziomu, ja pewnie ten czas między nagrywaniami poświęcę na przenoszenie rzeczy z jednego miejsca na drugie, tak wyglądają statystyki mojej postaci, tak zadania, a tak ostatnio zdobyte przedmioty, no jest ich trochę, bardzo fajnie się tutaj nam udało, ja muszę poprzenosić te wszystkie rzeczy ze skrzyni w tym zamku do Corinis, no i nad tym spędzę trochę czasu, a my się słyszymy niedługo, trzymajcie się, cześć!